Witajcie w 76. odcinku serii Prawda nie Mity. W tym odcinku dowiecie się więcej o dziennika John Deere serii 6030, jak powstały te modele oraz jakie modele do tej serii należą. O tym dowiecie się w tym filmie. Standardowo zapraszam Was do zostawienia łapki w górę oraz subskrybowania tego kanału. Oczywiście pamiętajcie, że ten kanał tworzymy razem. I zapraszam na moje social media, Instagram, TikTok, X, a także serwer na Discordzie. Linki na dwie są w opisie, a ja przechodzę do tematu tego odcinka. Seria ciągników 6030 zaczęła wchodzić do sprzedaży w 2006 roku, zastępując ówczesną serię 6020. Nowe maszyny wprowadziły ciągniki John Deere'a normę emisji spalin Tier 3, m.in. przez badanie zaworu recykulacji spalin EGR oraz turbosprężarkę o zmiennej geometrii do wersji premium. Pa, jak to? To jeszcze były wersje premium? Ano były wersje premium, ale o tym w dalszej części materiału. Do tej serii należą takie modele jak 6130, 6230, 6330, 6430. To były wersje czterocylindrowe, a także wersje sześciocylindrowym silnikiem, czyli 6530, 6630, 6830 i 6930. Ale był też, co ciekawe, model 6534 z silnikiem czterocylindrowym o gabarytach podobnych do modeli sześciocylindrowych. No dobrze, ale czym była wersja Comfort oraz Premium? Bo tam były te dwie odmiany. Właśnie. Premium to traktory o wyższym standardzie wyposażenia bazowego i opcjonalnego, ale nie tylko. Tylko o wyposażenie tutaj chodzi. Jest też trochę różnic w kwestiach technicznych, a najważniejsze to dotyczą m.in. osprzętu silnika. W przypadku premium mamy do czynienia z nieco inaczej montowanymi wtyskiwaczami, a w zasadzie tutaj do wtyskiwaczy niezbędny jest demontaż pokrywy zaworowej. W wersji Comfort dostępny jest z zewnątrz, więc ewidentny demontaż jest łatwiejszy i na pewno szybszy. Poza tym z zewnątrz ciągniki w wersji premium miały tylne słupki w kolorze czarnym, a nie w zielonym jak w wersji podstawowej. Również ciekawe, jeżeli jest o skrzynie biegów, bo tak, tutaj mamy powkład, czyli 16, 20, 20 lub 20, 24, ale mamy też powkład plus, czyli dodatkowy ten synchronizator, a także autokład. I niektórzy twierdzą, że to niby jest wadliwe, a w przypadku modeli 6030 jest to dużo bardziej poprawione w stosunku do 6020. A więc tak, były też produkowane, co ciekawe, te modele w dwóch wersjach mocowych, bo najpierw produkowano je od 2006 do 2009 w jednej wersji, a później druga wersja to była od 2009 do 2012. I przez to, że były różne odmiany tych ciągników, różne też mogła być ich moc nawet tego samego modelu. Dlatego w tym przypadku będę Wam tutaj podawał w zakresach moc danych modeli. Natomiast silnik posiadały te ciągniki taki sam, czyli o oznaczeniu 40-45 T2V-CR o pojemności 4530 cm3 i były to czterocylindrowe turbodoładowane silniki z interkulerem. I tak, model 6030 mógł mieć moc od 80 do 84 koni mechanicznych, 6230 natomiast od 91 do 96 koni mechanicznych. Model 6330 to natomiast moc od 101 do 105 koni mechanicznych. No i 6430, który mógł mieć moc od 111 do 117 koni mechanicznych. Natomiast po 2009 roku trochę zwiększono moc niektórych modeli. I tak, 6130 mógł mieć od 82 do 86 koni mechanicznych. Natomiast model 6230 pozostawiono bez zmian.
dać model 6330, trochę dysku na mocy, bo miał od 101 do 106 koni mechanicznych. No i model 6430, który tu mógł mieć moc od 115 do 121 koni mechanicznych. Skrzynia biegów tutaj, jak mówiłem, po wkład plus albo autokład. Tutaj było do wyboru do koloru. I teraz przechodzimy do modeli sześciocylindrowych, a tutaj mamy też tak samo jak w przypadku poprzednich modeli, czyli że też w 2009 roku zwiększono moc niektórych modeli. Ale przechodząc do tematu, to tak, 6530 posiadał moc od 115 do 121 koni mechanicznych. Oczywiście tutaj wspomnę, że modele sześciocylindrowe są wyposażone w ten sam silnik, czyli 6068 T2V miśnik CR o pojemności 6888 cm3. Natomiast model 6630 posiada moc od 126 do 132 koni mechanicznych. 6830 to natomiast od 135 do 141 koni mechanicznych. I 6930 miał moc w zakresie od 150 do 158 koni mechanicznych. Ale tutaj przechodzimy do naszego rodzynka, czyli 6534, który miał już silnik czterocylindrowy turbodoładowany z interkulerem o pojemności 4530 cm3. Ale tutaj co ciekawe, nie był to ten sam silnik jak w przypadku tych modeli czterocylindrowych, bo tutaj miał on oznaczenie 4045T4VCR i miał moc w zakresie od 120 do 132 koni mechanicznych. Oczywiście potem w niektórych modelach zwiększono moc w 2009 roku, gdyż warto wspomnieć, że ten model był produkowany od 2009 roku, czyli 6534. I tak, model 6630 mógł mieć moc od 130 do 136 koni mechanicznych. 6830 to natomiast moc od 140 do 147 koni mechanicznych. Ale na przykład model 6930 to tutaj moc pozostawiono bez zmian, czyli od 150 do 158 koni mechanicznych. I met you in August, New York, back to my cold apartment. Distance sucks, but at least I'm still with you. A w tym filmie to już będzie wszystko. Ogromne podziękuję kieruję dla The Yellen King, który pozwolił mi na wykorzystanie swoich nagrań w tym filmie. Link do jego kanału i wykorzystanych nagrań naturalnie w opisie. Oczywiście pamiętajcie, że propozycje kolejnych tematów na odcinki możecie pisać w sekcji komentarzy. A ode mnie to tyle, żegnam się, cześć.